Reset Obywatelski. Witam, Paweł Sito w programie Sito Pyta. Dziś wersja domowa, ja w Warszawie, z trzema kotami, więc jest możliwe, że się przedstawię Państwu. A na Wyspach Brytyjskich Cezary Michalski. Witam Cię, Czarku, serdecznie. Witam również, dzień dobry. Użytkownicy Polsatu i Interi mieli, czy mają cały czas szansę z Tobą się spotykać, ale czekamy na powrót do kraju. Kiedy wracasz? Za dwa tygodnie, za tydzień w tej chwili dokładnie, no więc... ponieważ podążam za moją małżonką Agatą Bielik-Robson, która nawet w tej chwili za nią podążam do Hamburga. To znaczy byliśmy na Wyspach Brytyjskich, w tej chwili nadaję z miasta hanzeatyckiego, czyli miasta odwiecznej wolności z drobnymi przerwami Hamburga. No to ja nazwę ten program na Wigilią Twojego szerokiego powrotu do mediów. Czarek, powiedz mi, w jakim kraju żyjemy po 15 października? Właśnie pytam się specjalnie po 15 października, a nie po tych wyborach. Myślę, że kraju na pewno większego oddechu, większych szans, bardziej wyrównanych szans różnych sił politycznych, ale też no, zaczęmy od tego głębszego oddechu. Dla mnie to na pewno po tych 8 latach jest głębszy oddech. Nie zmieniły się wszystkie języki, które ze sobą przez 8 lat się nawalały, ale choćby ta różnica proporcji sił, że jeden z tych języków mniej mi sympatyczny, nie ma całego państwa, wszystkich publicznych pieniędzy, to już dla mnie jest ogromna ulga. Paweł Kowal powiedział w wywiadzie tuż po wyborach samorządowych, że czuję obawę, że Kaczyński może wrócić. No i to powiedział po wyborach samorządowych. Cieszę się, że mówisz o tym oddechu. Rozumiem, że chodzi o tak zwane oddychanie pełną piersią. No ja ci powiem, że taki lekki przydech miałem po wynikach, chociaż one teoretycznie powinny cieszyć wszystkie miasta koalicji rządowej, prezydenci, nawet wsie w zachodniej Polsce. No w sumie cóż to jest Polska Wschodnia i bardzo małe miejscowości, gdzie to mówić o wygranej czy sukcesie Kaczyńskiego. A jednak ja odnoszę wrażenie, teraz że wziąłem ten oddech, a jednak ja odnoszę wrażenie, że to była największa wygrana PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego. Czy zgadzasz się? Jak zwykle ja mam kłopoty z zero-jedynkowymi odpowiedziami, jakie w mediach najlepiej wypadają, bo do pewnego stopnia się zgadzam, do pewnego się nie zgadzam, bo jeszcze dodajmy do tych strat Kaczyńskiego jednak ładnych parę województw straconych, nie wiemy jeszcze ile ich będzie, co oznacza setki synekur dla żołnierzy politycznych Kaczyńskiego utraconych, a Kaczyński no, po utracie państwa, po utracie spółek Skarbu Państwa, po utracie tych różnych instytutów i fundacji, nie ma już tak dużo stanowisk dla tych swoich ludzi. Więc w tym sensie to jest dodatkowy wymiar przegranej. Natomiast oczywiście, jeśli mówiłbym o problemie i o tym niepokoju, który z Tobą podzielam, no to na pewno kwestia frekwencji. Kwestia skoku frekwencyjnego, nawet nie w stosunku do tych wyborów 15 października, ale nawet w stosunku do różnych wcześniejszych wyborów samorządowych. No, w 18 nawet było minimalnie lepiej, mimo że to były właśnie takie wybory, jeszcze z głębi jamy, wybory z trochę innej Polski. I pytanie, dlaczego na przykład we Wrocławiu, który miał tą wspaniałą, niekończącą się kolejkę w jednej z dzielnic, na jednym z przedmieści, tam z około 80% spadło do mniej więcej 50%,
to już jest niepokojące. I teraz znowu, to, więc tym się realnie niepokoję, bo na przykład to powtórzone w wyborach prezydenckich, ta proporcja, że ściana wschodnia głosuje bardziej, te trzy segmenty elektoratu Kaczyńskiego, czyli ludzie najstarsi, ludzie ze ściany wschodniej i mieszkańcy wsi, niekoniecznie mówię rolnicy, bo tam bardzo różnie się z tymi mieszkańcami wsi układa, że oni są bardziej zmobilizowani, a ten elektorat 15 października skacząco przestał być zmobilizowany, no to oczywiście jest w perspektywie wszystkich wszelkich przyszłych wyborów i takiej legitymizacji tej nowej władzy naprawdę niepokojące. Ale rozumiem, że o tym, skąd się to może wziąć, jeszcze sobie porozmawiamy. No tak, tylko że ja uważam, że specyfika tych wyborów, to, że one naprawdę nie były sexy dla młodych ludzi. W zasadzie też wszystkie kłopoty wynikają, już rozmawiamy na ten temat, chociaż zapowiedziałeś później, tak, okej, teraz. Chodziło o to, że nie można było głosować w miejscowości innej niż się mieszka. Studenci pojechali na święta, po 5 dniach świąt wrócili do siebie. No, trudno, żeby wracali znowu na jeden dzień tylko po to, żeby zagłosować, a nie mogli. 700 tysięcy mieszkańców zagranicznych. Ani jeden głos z nich nie został policzony, bo nie wchodzili do wyborów. Więc to już jest dość duża suma. Nie sądzę po prostu, że można traktować to jako obrażenie się czy danie żółtej kartki koalicji rządowej. To by było za... Właściwie, a gdyby nawet tak było, to i dobrze, bo niech czują, że mają tą żółtą kartkę i że trzeba mocno przyspieszyć, że użyję słowa z okresu porozumienia centrum, które na pewno to przyspieszenie pamiętasz. I wiesz co, tak mi się wydaje, że jeśli mówimy, że 50% jest taki wynik i to jest niepokojące, to jednak gdyby to było 70, to nie są ukryte zasoby PiSu, tylko to są ukryte zasoby koalicji rządowej. Więc jeśli fajnie się zrobi wybory, no to zupełnie wybory prezydenckie to zupełnie co innego, zawsze największe frekwencje, prawdziwy mecz między najpierw kilkoma, potem dwoma, więc to jest jakby inna historia. Ja się boję, natomiast słuchaj, wyborów tych europejskich, do Parlamentu Europejskiego, co prawda można też zrobić bardzo fajną po prostu rozgrywkę między młodymi ludźmi. To jest właściwie wybory dla młodych ludzi tak naprawdę. Te wybory do tego, jaką chcą przyszłość w Europie, z Unią Europejską, czy tak jak propaguje Konfederacja, którą bym na miejscu ekipy rządowej pompował, bo będzie zabierała głosy Prawa i Sprawiedliwości. Przepraszam, że w audycji, której ja prowadzę, tutaj się mądrzę, tak? Ale po prostu chciałem po prostu rozrysować to, jak to widzę, żebyśmy mieli pole do już konkretnej rozmowy i analizy tej sytuacji. Wiesz, ja o tym spadku z frekwencji 80% do 50% mówiłem w wypadku Wrocławia, bo ogólnokrajowa frekwencja 50% w wyborach samorządowych to nie jest tragedia, to po prostu jest dyskomfort jest taki, że wiadomo gdzie i w jakich obszarach ta frekwencja spadła, a wiadomo gdzie spadła mniej i to jest tylko niepokojące. Wracając jeszcze do tej demobilizacji, ja myślę, że poza tymi wszystkimi technikaliami, o których już mówiłeś, czyli na przykład nie można było głosować poza miejscem zamieszkania, to sparaliżowało część tych ruchów takich mobilizacyjnych i profrekwencyjnych, to jednak jest jedna podstawowa sprawa i można powiedzieć, że tutaj odpowiedzialność jest podzielona między samych wyborców i między polityków. Jak wiesz doskonale, ja z tym swoim 60. rokiem na karku jestem w obserwowaniu polityki od prawie 40 lat tak naprawdę, dojrzały, a może nawet przejrzały. Ja nie jestem aktywistą, ja nie jestem wrogiem polityków i polityczności. Wobec tego powiem o tej rozdzielonej odpowiedzialności. Otóż na pewno część ludzi w wyborach 15 października zagłosowała przeciwko PiS-owi jako przeciwko polityce i przeciwko politykom. Również część z nich głosowało na Hołownię jako kogoś, kto jest antypolityczny, kto jakby zbudował cały swój imidż na tym, że on politykiem nie jest, on jest niemalże antysystemowy. Może nie tak od razu jak Kukiz czy jak Palikot, ale on nie będzie politykiem zwykłym.
No i część głosowała też na Tuska jako na wujka samodobro. I oczywiście głosowali, żeby już nie było tej wstrętnej polityki, tych wstrętnych polityków. Oni musieli się rozczarować, ponieważ oni musieli oglądać jednak powrót normalnej polityki z jej mniejszym złem, z jej odwlekaniem, z jej małym realizmem. Mnie to nie oburza, mnie to nie demobilizuje. Ja zawsze, bez względu na to, po której stronie barykady byłem, a zdarzało mi się dojrzewać na bardzo różnych polach, nie to mnie martwiło w polityce. Ja się zgadzałem na wiele szarości, nawet można powiedzieć, że nauczyłem się akceptować za wiele szarości w polityce, ale to mnie nie odstręczało. Ostatecznie liczył się dla mnie ostateczny kierunek, ostateczny cel. I tutaj ten cel ostateczny koalicji i w polityce międzynarodowej, i w polityce wewnętrznej, i w kwestiach praworządnościowych, i w kwestiach ideowych mnie nadal zadawala. Mnie to nie demobilizuje. Natomiast ci ludzie, którzy oczekiwali bardzo innej polityki albo wręcz antypolityki, nie mogli jej dostać, więc się rozczarowali. To jest ta część, za którą odpowiada elektorat i jego, przepraszam, zdarza się, ja mogę to mówić, politycy nie mają prawa, niedojrzałość. Natomiast jest też część odpowiedzialności po stronie koalicji. Tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, na przykład tuż przed samymi wyborami samorządowymi wszyscy mądrale na koalicji i wszyscy ich PR-owi doradcy, głównie od czarnego PR-u, doszli do wniosku, że jak się pokłócą, to każdemu z nich się to opłaci. Lewica totalnie zaczęła deklarować swoją odrębność w sprawach aborcyjnych, tak przyspieszyła w tej kwestii, ale w tych ostatnich dniach przed wyborami samorządowymi. Hołownia wyraźnie zaczął spowalniać i być siłą spokoju w tych kwestiach. Donald Tusk zaczął złośliwości różne delikatne na Twitterze, czyli na X, wobec obu stron koalicji. Do tego doszła posłanka Żukowska ze swoimi gwiazdkami i kropkami w wypowiedziach na temat Hołowni. Do tego doszły takie złośliwości na temat tego, że ze strony Hołowni i Kosiniaka-Kamysza najmniejsze, na temat Tuska, że to on spowalnia kwestie składki zdrowotnej, że tu miało być inaczej w kwestiach klasy średniej i obniżania podatków. Każda z tych trzech dużych sił koalicyjnych sądziła, że na tym coś wygra. Moim zdaniem to był jeden z elementów, na których przegrali, na których demobilizowali, bo to nie było tak, że w tych wyborach 15 października ludzie głosowali tylko na lewicę, tylko na KO, bo tylko na trzecią drogę. Oni głosowali na lewicę również jako część tej koalicji, która ma rządzić, na KO jako część tej koalicji, która ma rządzić i na trzecią drogę jako również część tej koalicji, która ma rządzić. I to takie rozpatrywanie się, to takie wyzłośliwianie się ostentacyjne nie tylko nie przyniosło żadnej z tych stron na lewicy, to najbardziej było widać na jej rezultacie zysków, ale moim zdaniem cała koalicja przez to oberwała. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to słynne 100 konkretów na 100 dni. Od początku było wiadomo, że są tam rzeczy, które w żadne 100 dni nie zostaną zrobione. Ale teraz czy wycofujemy się z tego wszystkiego ze smakiem, czy tłumaczymy to elektoratowi, czy udajemy, że się nic nie wydarzyło, to są dwie różne strategie i moim zdaniem to udawanie, że nic się nie wydarzyło, było trochę za ostre, również ze strony Donalda Tuska. Na przykład mieliśmy taką dziwną sytuację, że obietnica Kaczyńskiego, czyli 800+, ta wielka redystrybucyjna obietnica PiS-u, na której PiS zbudował swoje zwycięstwo 8 lat temu i budował resztę... Znaczy te wcześniej na 500, a teraz... Tak, no, ale 800... Tak. Było już zaproponowane przez PiS. Wiadomo było, że to jest obietnica PiS-u. I obietnicę PiS-u Donald Tusk spełnił od razu i w 100%. Natomiast te swoje tak zwane obietnice dla klasy średniej, z 30 do 60 tysięcy ulga podatkowa, tak zwane prawie w ogóle zlikwidowanie, to prawie było tam bardzo mocno opisane w postaci 100 tysięcy złotych, zlikwidowanie podatku Belki, przełożenie tego na to, że to będzie jakiś algorytm, który z tych 100 tysięcy będzie robił tak naprawdę kilkaset złotych ulgi rocznie, i jeszcze dodatkowo to zamieszanie ze składką zdrowotną dla przedsiębiorców. To było trochę tak, że Donald Tusk perfekcyjnie spełnił obietnicę TIS-u,
a perfekcyjnie zaczął odwlekać swoją obietnicę dla klasy średniej, czyli dla swojego elektoratu. To było trochę tak, jakby uważał, że jego priorytetem jest demobilizacja elektoratu PiS-u, co się niestety nie zdarzyło, a tak naprawdę klasa średnia nie ma innego wyjścia, jak głosować na niego, bo to prawda, nie ma alternatywy w dziedzinie polityki zewnętrznej, europejskiej, jak mamy tutaj ciągle kolesi w rodzaju Przyłębskiego, najbliższego doradcy Kaczyńskiego, który wręcz mówi, że z AfD powinno PiS iść. No to już jest absurd, ale on nadal jest ważną osobą w PiS-ie. Czy no nie ma alternatywy dla Tuska, jeśli chodzi o odbudowywanie praworządności, również w wymiarze rozliczenia Solidarnej czy Suwerennej Polski i PiS-u za to, co robiło z praworządnością, jak skorzystało z łamania praworządności przez 8 lat. Więc trochę za bardzo Donald Tusk doszedł do wniosku, że swoich to on ma w kieszeni, a musi walczyć tak naprawdę o serca PiS-owców. Serc pisowców na razie nie odzyskał, ani do nich nie dotarł, mimo takiego wysiłku centrowania własnej polityki. Dlaczego tego nie zrobił, to jeszcze jest może na dalszą odpowiedź. No ale myślę, że z tymi 100 konkretami na 100 dni nie wszystko poszło najlepiej. Na przykład, jeśli chodzi o tą straszliwie kosztowną dla budżetu rzeczywiście obietnicę skoku z 30 tysięcy do 60 tysięcy tej sumy wolnej od podatku, co by oznaczało, że większość z nas, którzy nie jesteśmy milionerami, nie wiem jak pan redaktor, ja zdecydowanie nie jestem, prawie żeby nie płaciło podatku PIT. To by była gigantyczna ulga. Wiedzieliśmy, że to jest za dużo, żeby polski system podatkowy i budżet to zniósł, ale to wtedy tak się robi. To ja wam dzisiaj nie mogę podnieść do 60 tysięcy, to powiedzmy w tym roku czy w przyszłym roku z 30 do 40 tysięcy, a do końca tej kadencji będziemy mieli 60 tysięcy. Ale nie, on, jego ministrowie, jego fachowcy nagle zaczęli mówić, to do końca kadencji być może coś z tym Być zrobimy. może, W tym być roku może. nie, być może. W tym roku nie, na pewno. W przyszłym roku nie, na pewno. Być może do końca kadencji. No tak się z konkretów delikatnie nie wychodzi. No ale to są jeden z wielu elementów, który się mógł przyczynić do tego, że wszyscy ze sztandarami nie poszli głosować na Donalda i Koalicję Obywatelską. To się cieszę bardzo, że zadałem to pierwsze pytanie właśnie, co jest po 15 października, bo widzę, że właśnie to No wszystko nas to męczy oczywiście, tak, wiadomo. że nie obudziliśmy się nagle po wyborach samorządowych, tylko ta nowa Polska trwa i tak jak trwa, widzimy. Mi przypomina, jak to mówisz o Tusku, takiego ojca, który rozdaje cukierki dzieciom sąsiadów, ale własnym już nie, bo się skończyły i mówi dobra, dobra, Bo tam własne i tak z nim mieszkają, własne i tak z domu nie pójdą, bo widzą, jak żyją te dzieci sąsiadów i na pewno nie pójdą do domu sąsiadów nawet po te cukierki, co im Tusk da, bo To wolą swój dom. I ja też wolę. właśnie to wygląda. Znaczy powiem tak, jak była ta konwencja, gdzie on ogłosił te 100 konkretów, to było dla mnie najbardziej bez sensu element ich wyborczej kampanii, bo oni nawet nie umieli tam ogłosić bo trudno jest ogłosić na jednej imprezie 100. Kto poradził mu, dlaczego 100, dlaczego nie 15? Przecież to by nikt nie wiedział, że mogło być 100, a jest 15, że to jest jakiś spadek z tego. No, dlaczego nie 200 również? No, ja nie wiem, akurat on najbliższego PR-owca, czyli Igora Ostachowicza, ma. Przyglądałem się działaniom owego człowieka, genialnego jako PR-owca. To akurat być może 100 konkretami, żeby było aż 100, zajmował się nieco kto inny. Ostachowicz w kwestii PR-u jest doskonały, może bardziej nawet jest dobry w kwestii czarnego PR-u niż w kwestii białego PR-u, ale tu jest perfekcyjny. Ja się boję raczej tego, co w 100 konkretach jest realnym problemem, bo na przykład te podwyżki dla nauczycieli, które miały być, pozdrawiam kota, ja też jestem właścicielem kota, więc kota pozdrawiam. Kot jest właścicielem ciebie raczej, ale to No zostawmy. to tak, tu byśmy się też zgodzili zapewne. Gdyby kot bardziej korzystał ze swojej własności Jarosława Kaczyńskiego, to może na kota bym zagłosował. Natomiast na przykład ta sprawa podwyżki dla nauczycieli.
bo tam PR PR-em, komunikacją, komunikacja komunikacją, ale jest taki twardy moment. Jak się mówi, że co najmniej 1500, a potem wiadomo, że to jest mniej niż 1500, bo być może nie stać nas na pełne 1500, to na przykład zwalanie na PR-owców, czy zwalanie na Barbarę Nowacką, że ona się źle komunikowała z nauczycielami, no tutaj PR nie załatwi twardego problemu rządzenia. Nie było tylu pieniędzy, to nie trzeba było tylu pieniędzy obiecać. I takie różne drobnostki, które już wykraczają poza PR, więc mnie w tych 100 konkretach, z których z większością się zgadzam, a z większością chciałbym się zgodzić, nie wszystko bym zwalał na PR, że ich było aż 100, czy ten. Część bym, co do części bym się zastanawiał, czy to są precyzyjnie ustawione do realizacji priorytety rządzenia. Czy to się naprawdę da zrobić? W jakiej proporcji się da zrobić? I to już jest pytanie do samego Donalda Tuska, do ludzi od realnego rządzenia, a nie do ludzi od PR-u. Być może nawet nie do Igora Ostachowicza, który tam jest bardzo ważną postacią polityczną, ale jednak nigdy nie specjalizował się w ekonomii, a specjalizował się w PR-ze. No ja w ogóle mam takie wrażenie, że tak jak w roku 23 Tusk zaskakiwał mistrzowskimi posunięciami, których nie zdawaliśmy sobie sprawy, jakim jest wizjonerem. Przykładem niech będą te marsze 4 czerwca i 1 października, że po wyborach, ja rozumiem, ile ma pracy i to na bardzo wielu poziomach, dlatego że nie tylko na tym zaspokojeniu nauczycieli, prawda, tą rewoloryzacją, czyli pierwszy poziom to taki po prostu wypełnienie braków, które są. Drugi poziom to zaproponowanie czegoś, czyli właśnie realizowanie tych obietnic, wprowadzenie czegoś nowego, czyli to, co dla polityka powinno być bardzo ważne, żeby zostawić coś po sobie. I to na poziomie krajowym, ale poza tym wszystkim innym, poziom zagraniczny Polski, czyli bezpieczeństwo Polski i Polska w Unii Europejskiej. I czwarty poziom to stricte europejski, czyli to jak, zresztą może bardzo jestem ciekaw, żebyś powiedział, czytasz na bieżąco prasę światową, będąc za granicą, jak jest postrzegany Tusk w Europie. To też nam trochę wytłumaczy, że wszystko to na jednego człowieka i żałuję, że nie umiał zrobić jakiegoś takiego scedowania spraw, czego przykładem jest to, że przez 2 tygodnie przed świętami, a 3 tygodnie przed wyborami samorządowymi nie jeździł po Polsce, nie miał tych spotkań, które zawsze tak wspaniale wychodziły, tylko jedno w Krakowie miał i od razu jaki wynik. Już pomógł, dokładnie. Tak, tak, i że nie umiał po prostu znaleźć ludzi, którzy by w sprawach administracyjnych mogli go zastąpić. Wiesz co, jaki był Morawiecki, taki był. Ale on musiał mieć naprawdę dobry zespół w Urzędzie Rady Ministrów, bo to działało, znowu jak politycznie i tak dalej, ale po prostu państwo działało, mimo że on cały czas był w tournée, prawda? Prawie go w Warszawie nie było. I szkoda, że właśnie na te 2 tygodnie przynajmniej Tusk nie zrobił takiego Morawieckiego, że on idzie w trasę, a niech tam, nie wiem, Kosiniak-Kamysz czy jakiś inny wysoki urzędnik po prostu realnie trzyma władzę nad rządem. I tu mi się wydaje właśnie, że Tusk, mając tyle zadań, to prawda, on sobie umiał poradzić w 23 roku z tym, że zajmował się jakąś Lidzbargu Warmińskim, tym, że wójt tam nie dał czegoś na zeszyt, tylko obiecał, a coś tam on słucha i tak dalej, to jak to zrobić, prawda, to było genialne po prostu marketingowo, że wchodził na najniższy poziom z pełnym zainteresowaniem, a potem zaraz mówi właśnie o Rosji, że wie, że coś tam zagrożenie i tak dalej, czyli po prostu pełna skala, no ale teraz właśnie z tym sobie nie poradził moim zdaniem, czyli generalnie on jest rozwiązaniem, on przyjedzie, on załatwi i tak dalej, a to jest oczywiście niemożliwe. No i też nie, wiesz co, ja nie widzę po prostu, że on hodował sobie zastępcę. To jest dokładnie to samo, co z Kaczyńskim, że po prostu wiemy, że tak samo zrobił po prostu noc krwawych noży, wiesz, nie jedną ze swoimi takimi co bardziej wybijającymi Schilderami, czy dokładnie to samo, co Kaczyński. No ale teraz jest inna sytuacja po prostu. Teraz powinien gdzieś tam się
narodzić po prostu nie delfin na platformę, tylko ktoś, kto po prostu będzie go, no da mu żyć po prostu, bo naprawdę to ja się boję o jego, wiesz, o jego stan zdrowia przy takim zawaleniu pracą. To ja rozbiję moją odpowiedź na trzy części. Najpierw ad vocem, bo ja nie jestem symetrystą i na hasło Morawiecki, jak on świetnie działał, łącząc sprawne rządzenie z jeżdżeniem po kraju, to muszę jednak odpowiedzieć. Ja nie jestem zwierzęcym wrogiem Morawieckiego. Na przykład teraz w tym ustawieniu dwóch potencjalnych delfinów, Morawiecki na przykład ze wsparciem Mastalerka i prezydenckich, jak już skończą swoją kadencję, kontra Czarnek ze swoim wsparciem, to ja wolałbym, żeby wygrał Morawiecki to zderzenie delfinów. Natomiast jeśli chodzi o jego styl rządzenia, to był jednak raczej styl PR-owy, którego on się nauczył, takiego korpo PR-u, którego on się nauczył w globalnej bankowości, w której długo pracował. To znaczy jeździł z tekturowymi czekami, jeździł mówiąc, że są mega inwestycje, których nie było. Wszystko to pięknie łączył, natomiast rządzenia z tego nie było żadnego, chyba że przykrywanie rosnącego deficytu budżetowego i wywalanych pieniędzy również do kieszeni kolegów z PiS-u za pomocą kreatywnej księgowości, która zawsze się mu zgadzała, bo przedtem w kolejnych bankach mu się zawsze zgadzała. Korporacja tego uczy, on się tego nauczył. Korporacja uczy takich rzeczy jak używanie Chucka Norrisa do sprzedawania toksycznych kredytów Polakom i potem smutne mówienie, nie wiedziałem, że oni są wszyscy aż tacy głupi, że to zadziała, jak to nagrano Morawieckiego. On tym szedł w tym swoim stylu rządzenia, za to Kaczyński go kochał, za to go uważał za mistrza, który mu osłania również różne mniej atrakcyjne rzeczy za pomocą właśnie między innymi tej kreatywnej księgowości. Natomiast przechodząc do samego Donalda Tuska, znowu dwie rzeczy. Najpierw zacznę od kadzenia, a potem przejdę do krytyki. Po pierwsze, no, jak już porównałeś Kaczyńskiego z Tuskiem, straszne symetrystyczne porównanie, to powiem, że w jednym się zgadzam, obaj wystają intelektualnie, jeśli chodzi o wolę polityczną, spryt polityczny, zdolność wymyślania scenariuszy politycznych, obaj daleko wyrastają poza swoje obozy polityczne. Do tego stopnia, że Kaczyńskiego i Tuska nabawiło to pewnej głębokiej mizantropii wobec swoich obozów politycznych. Kaczyński wręcz gardzi swoim obozem politycznym, ma bardzo nieliczne wyjątki, do których szybko się rozczarowuje. Co do Donalda Tuska, powstrzymam się od takiego stwierdzenia, chociaż miałbym pewne, również jeśli chodzi o te noce długich noży, co do których zgodzę się z panem redaktorem, miałbym pewne wątpliwości. Ale rzeczywiście ma prawo czuć się jednoznacznym liderem, ponieważ rzeczywiście jest o klasę szybszy, o klasę mocniejszy, o klasę też w takiej inteligencji politycznej od swoich potencjalnych następców czy konkurentów mocniejszy. Natomiast czy on potrafi nie powstrzymać się od skrajnie solowej gry, skrajnie jednoosobowego kierownictwa, moim zdaniem tu trochę sobie język, zęby zjadłem na pisaniu o tym, strategia solisty jest u niego trochę za mocna. Rzeczywiście, to mi różni ludzie z Platformy mówili dość niedawno do tekstów, które pisałem, do programów, które redagowałem, mówili oczywiście bez nazwiska i po cichu szczerze, tak jak bez nazwiska nikt by nie skrytykował po drugiej stronie Jarosława Kaczyńskiego, zwrócili mi uwagę na jedną rzecz. Proszę porównać rząd, najmocniejszy rząd Donalda Tuska z 2007 roku z dzisiejszym rządem. Wtedy były tam osoby, których on nie lubił. Chciał je nawet docelowo zmarginalizować, ale wiedział, że musi je wprowadzić do rządu. Tam był Grabarczyk, tam był Zdrojewski, tam był Schetyna na bardzo ważnych resortach. To byli ludzie, którzy nawet mieli już swoje frakcje, co później dla Tuska było gwarancją, że takiego polityka zdemobilizuje, zdekonstruuje go. Aleksander Grad. Też między innymi. Tam byli najmocniejszy potencjał Platformy, był przez samego Tuska
uznany, wprowadzony do gry i to mu się opłaciło. Może potem żałował, że drogi wojewódzkie nazwano schetynówkami, a nie tuskówkami. Być może to była jedna z przyczyn, dla których potem Schetyna popadł w mocną niełaskę. Niemniej samemu Donaldowi Tuskowi to się opłacało. Po czym jego rząd w 2011 roku był, jak to znowu jacyś ludzie z Platformy mi poza cytowalnością mówili, złożony z ludzi, których lubił osobiście, ale nie uważał, że oni są podmiotowi, nie uważał, że oni są mocni, nie uważał, że oni mu kiedykolwiek wyrosną na konkurencję. I teraz w ten sposób można nawet zarządzać partią, chociaż to ma swoje konsekwencje. Moim zdaniem to, że Tusk tak zarządzał partią, było jedną z przyczyn tego, że tą swoją partię wykastrował do roku 2014-15 i że oni tak słabo się bronili przed 2015 rokiem. Natomiast państwem już tak rządzić nie można. Trzeba wciągać ludzi podmiotowych, ludzi z pomysłami. Powiem panu redaktorowi rzecz, która nas, liberałów, może nie cieszyć, ale musimy to brać pod uwagę. Moim zdaniem w najbliższym otoczeniu Tuska w tej chwili człowiekiem tryskającym największą liczbą pomysłów jest Roman Giertych. Roman Giertych. On trochę po plecach Radka Sikorskiego wspiął się do najbliższego otoczenia Tuska i on jest teraz tam najbardziej twórczym człowiekiem. Oczywiście my wiemy już, że on jest twórczym człowiekiem w dziedzinie rozliczeń. Na przykład on wymyślił cały scenariusz uderzenia w kwestię Funduszu Sprawiedliwości. Uderzenia w suwerenną Polskę, bardzo mocnego. Nie przypadkiem był jednocześnie adwokatem czy współadwokatem jednego z ludzi, którzy najszybciej zaczęli mówić o patologiach swoich szefów Solidarnej Polski. On przygotował i część medialną tego wszystkiego i część tak naprawdę sposób zarządzania. On zrobił w ten sposób lepszą, skuteczniejszą komisję śledczą niż wszystkie komisje śledcze sejmowe. Wszystkie trzy, które są chaosem, są częściowo paraliżowane również przez same decyzje personalne Tuska, no bo na przykład to, że Bosacki nie został szefem komisji Pegasusa, kiedy on był rewelacyjny jako szef komisji senackiej do tej samej sprawy, gdzie on pod władzą PiSu, nie mając żadnego dostępu do materiałów rządowych, będąc ostrzeliwany, będąc podsłuchiwany prawdopodobnie, on wykonał raport, którego moim zdaniem komisja pod wodzą pani Sroki nigdy nawet w 50% nie wykona, mimo tego, że to jest robione już pod rządami Platformy, czy pod rządami KO, pod rządami koalicji, która powinna dostarczać materiałów komisji, nie dostarcza. Więcej materiałów mają media w postaci przecieków dzisiaj, niż komisje śledcze, które powinny być pierwsze, bo po to zostały stworzone jako formalne instytucje. No ale wracamy do Romana Giertycha. Bardzo dużo takich ludzi jak Roman Giertych Tusk przy sobie w tej chwili nie ma. Co więcej, nawet on, Romana Giertycha i jego pomysły, które są również, jak znam, jak pamiętam Giertycha, pomysłami w obszarze realnego rządzenia, bo on ma większe ambicje niż tylko rozliczanie PiSu, ale również to, że trzyma pana Romana przy sobie, wynika z tego, że on wie, że Roman Giertych nie może mieć własnej frakcji w obozie liberalnym, że ciągle wszyscy mówią tak, niech on nam rozlicza PiS, ale wiadomo, że on jest ten obcy, wiadomo skąd on przyszedł, z tym Ordo Iuris, nie, z Ordo Jursi akurat nie, no ale z różnymi strukturami w kościele on ma pewne kontakty, więc na pewno nie wyrośnie Tuskowi jako konkurent. Nie będzie miał własnej frakcji. Będzie wobec Tuska śmiertelnie lojalny i to dobrze, że będzie lojalny. Natomiast znowu, no, tu trzeba by mieć i w Platformie, i do zarządzania Platformą, i do zarządzania klubem, i do obsady ministerstw, ludzi podmiotowych, ludzi właśnie na skalę tego Grada, tego Grabarczyka, tego Schetyny z 2007 roku. Moim zdaniem Donald ma kłopoty, pan Donald Tusk ma poważne kłopoty ze zdolnością absorbowania dzisiaj takich ludzi, a w ten sposób będzie miał kłopoty z tym, czego naprawdę domagają się nie tylko wyborcy koalicji, którzy nie poszli na wybory samorządowe, ale również ci, my, wyborcy koalicji, którzy poszliśmy na wybory samorządowe, to znaczy zwiększenia efektywności rządzenia, przedefiniowania również kształtu tego rządu, rekonstrukcji ministerialnej, która nie byłaby tylko grą w koalicji, ale naprawdę zastępowałaby nieco słabszych ministrów nieco silniejszymi. Moim zdaniem, jak on nie zmieni tej metody absolutnego solisty, nie pomyśli o realnym partnerstwie w obszarze
Platformy Obywatelskiej, koalicji, również tej większej koalicji, to on nie będzie takich ludzi miał i on nie wzmocni tego rządu. Tego się odrobinę obawiam. Czy jest tam jakiś już takim dojrzałym, trochę no, raz na zawsze ukształtowanym Donaldzie Tusku, czy jest ten potencjał na otwarcie? My mówimy o jakichś anonimowych osobach, które mogłyby być partnerskie, mogłyby zostać wciągnięte do współrządzenia państwem, musiałyby być wciągnięte do współrządzenia państwem, ale my mamy przecież syndrom Rafała Trzaskowskiego. No, Rafał Trzaskowski, to, pamięta pan redaktor, moim zdaniem Leszek Miller, zwany też w związku z tym przez niektórych Leszkiem Killerem, ma ciągle precyzyjny dowcip, jak on pięknie pytany o to, kto wygrał wybory samorządowe, odpowiedział: wygrali wybory samorządowe wszyscy, tylko Czarzasty je przegrał. Oczywiście to było rozliczenie wewnętrzne Leszka Millera z osobami ze swojego akurat, własnego rządu. Akurat nie tylko. Dowcip polega na tym, że mniej, nie tylko wewnętrzny. No tak, ale dowcip był przedni i bardzo tak. Ostry, jak to u Leszka Millera. Ja bym jeszcze dodał, że na pewno nie przegrał tych wyborów Rafał Trzaskowski. Do tego stopnia nie przegrał, że Donald Tusk, który doskonale wiedział, że obstawił bardzo mocno na to mijankę z PiS-em, ona nie nastąpiła, więc musi się jakoś na wieczorze wyborczym zasłonić. Zasłonił się Rafałem Trzaskowskim, bardzo szybko mu oddał, pięknie go wprowadził, powiedział, że cieszmy się zwycięstwem Rafała, po czym jeszcze poczęstował go takim delikatnym swoim komplementem z taką lekką dozą kurary, jak kiedyś pochwalił, pamiętam, w takim wielkim przemówieniu sejmowym już był bardzo niezadowolony z tego, że Schetyna będzie marszałkiem Sejmu, ale to on chciał wygłosić przemówienie w sejmowe, żeby go zaproponować jako kandydata, bo nie mógł już nie zaproponować, bo Komorowski już jako prezydent go zaproponował i powiedział, że Schetyna jest wspaniały, ale do tego komplementu dołączył, że jest takim skrzyżowaniem bohatera filmu Gladiator z bohaterem filmu Szereg. I tym Szeregiem tak no, dodał taką specyficzną, zatrutą wisienkę na tym torcie. To tutaj powiedział o Trzaskowskim: wspaniały lider demokratycznej Polski, wziął lekki oddech, samorządowej. Co oznaczało, że świetnie się spełnił i Polska samorządowa jest dla Trzaskowskiego absolutnie ostatecznym horyzontem, który on ode mnie dostanie. Czyli no, nadal pozostaje problem, czy rzeczywiście ten wynik, który naturalnie promowałby Trzaskowskiego jako kandydata do wyborów prezydenckich, czy Donald Tusk rzeczywiście pozwoli mu w tych wyborach prezydenckich wystartować. Więc mamy takie różne elementy, które pokazują, że Donald Tusk pozostał solistą, ma trochę problem z nadmiarem tej strategii solisty, ale jeżeli on nie zrobi od tej strategii wyjątków, to nie będzie miał silniejszego rządu. A z rządem takim jak teraz i z tą zasadą bardzo delikatnego poruszania się do przodu, on może tę demobilizację z czasu wyborów samorządowych utrzymać i to może stać się dla całej koalicji niebezpieczne. Długo odpowiadałem. Moje pytanie też nie było, jeśli chodzi o krótkość, nie było z rekordu Guinnessa, także też postaram się pozbierać tutaj kontrmyśli. Więc na początku to, co do tej historii z Rafałem Trzaskowskim, no ja jako gdybym usłyszał właśnie, że powiedział, że jest liderem Polski samorządowej, no to od razu bym powiedział mu... Szeregiem by go nie nazwał. No. Nie, ale powiedziałbym od razu hasło, tu jest Polska, tak? Zwłaszcza w dniu wyborów samorządowych. No, i być może Tusk tego nie rozumie tak naprawdę, między nami mówiąc. Mówiąc coś takiego. Wejdę ad vocem, czyli trochę wcześniej, zanim całe pytanie powstanie, ale trochę jest tak, że się gra jak inni gracze na wojsku pozwalają. Jak mówiłem, że Donald Tusk przerasta większość ludzi ze swojego obozu o głowę w bardzo różnych kwestiach, to Rafała Trzaskowskiego przerasta nadal o głowę, jeśli chodzi o wolę polityczną. Oto, jeszcze inny kot, no to już jestem zachwycony. No przecież... Czarny kot o złotych oczach, to podzielam, bo posiadam takiego właśnie kota. Okej, super. Ale wracając od kotów do ludzi, chociaż zawsze wolałoby się pozostać dłużej przy kotach, bo mizantropia Tuska jest dla mnie zupełnie zrozumiała, mimo że ja mam dopiero 60 lat, a on parę lat więcej. Więc jest tak, że
Rafał Trzaskowski parę razy już mógł zagrać w mocnej, dużej grze politycznej, ale ja w nim ciągle nie widzę tego momentu, że tak, ja naprawdę chcę grać w politykę, chcę grać w brudną politykę, chcę grać w krwawą politykę, ja chcę wystąpić jako konkurent. A skoro ja w nim tego nie widzę, to trudno się dziwić, że Donald Tusk to w nim tego nie widzi, a skoro nie widzi, to ciągle mu jeszcze skacze po głowie. No tyle. Tutaj się uśmiecha mama do miłośnika kotów. Nie, każda sekunda więcej to... Wiem, że... I uspokojenie. Wśród widzów też jest dużo zwolenników pasji Jarosława Kaczyńskiego, chociaż w tym się zgadzamy. Słuchaj, no, ja rozumiem, że każda sekunda więcej, ale to już wiesz. Dobrze, no to jest. Okej, wracamy do... One wiedzą, nawet że przez Skype'a ktoś się podziwia, one to tak wiedzą. Wracamy do tamtej, do tych elementów rozmowy. Ale rozumiesz, o co mi chodzi, że no w tym sensie... Problem jest też po stronie samego Rafała Trzaskowskiego. Ja pamiętam kampanię prezydencką przeciwko Dudzie w 2020 roku, jak on nie pojechał na jeden z tych ostatnich tych, ale znowu no, ja znając trochę, nie na zasadzie bliskiej, bo ja nigdy nie miałem bezpośredniego kontaktu w tych swoich 40 latach obserwowania polityki, wielu ludzi miałem zaszczyt, okazję poznać bezpośrednio, Rafała Trzaskowskiego nigdy, ale ja widziałem, że jakby on tam pojechał do tego miejsca, które było miejscem Dudy, to by go wynieśli na drzwiach. Tak. Takie miejsce przeżyłby Radek Sikorski, przeżyłby sam Tusk, ale Rafał Trzaskowski wtedy by tego nie przeżył. Czy on przeżyje takie rzeczy za pół roku czy za rok? Ja jeszcze tego nie jestem pewien. I to jest ten problem, który na razie on ma w samej konkurencji z Donaldem Tuskiem. A, to powiem ci, że to teraz rozumiem, bo ja... to jest dla mnie zupełnie nowe podejście, bo ja uważałem po prostu, że on zrobił wielki błąd, że tam nie pojechał. Że choćby błąd z punktu widzenia wyborczego, tak, ale znowu nie każdy mógł tam pojechać. Moim zdaniem, no widziałeś go przecież w tych kampaniach, w tych debatach prezydenckich, telewizyjnych. On był zawsze wycofany, on był zawsze grzeczny. Tam no, Duda mu wchodził na głowę. Duda zagrywał takimi twardymi, wrednymi grepsami z tej kampanii 2015 roku. Nawet Hołownia wytrzymywał to tempo, a Trzaskowski no, rewelacyjnie grzeczny, fajny facet, ale jak się pojawiała prawdziwa brutalność, to on się cofał o pół kroku. No to jest to źle. Tu ma rzeczywiście bezpieczne miejsce w Warszawie, to tak można powiedzieć, zwłaszcza w drugiej... To też Donald mu powiedział i to jest ta część tej zatrutej strzały Donalda, która no niestety, ja chciałbym tę truciznę zdrapać, ale trochę jest tam realnej diagnozy. No muszę ci powiedzieć, że teraz coś powiedziałeś dla mnie bardzo ważnego w analizie sytuacji polskiej. No ja, jak mówię, uważałem, że powinien pojechać. I nawet choćby był zmiażdżony, to przecież i tak nie straci popularności w elektoracie, który nie głosowałby na niego. Są różne rodzaje zmiażdżenia. No tak. Na przykład tak jest tutaj, Gladiatora, gdzie nawet jak cię wynoszą na tarczy, to no jednak na tarczy cię wynoszą, to cały tłum wstaje i milczy, nawet jak nie może nic powiedzieć wobec obecności cesarza. I są takie momenty, kiedy mówią, wykończ go do końca, zadepcz. No, albo na przykład ja się obawiam tej drugiej przegranej. Albo na przykład więziennego, prawda? Żeby nie używać tej niefajnej nazwy. No. Dobra, wracam do naszego toku rozmowy. Wiesz co, no mówimy, że jest zapracowany, że z różnych powodów nie szuka, czy nie zatrudnia ludzi o równie wysokim poziomie. No dla mnie to jest bardzo niebezpieczne, jak widać po tym półroczu. Dlatego, że ile nam przerosło, wiesz, oni rządzą naprawdę od końca grudnia, czyli chodzi mi o co innego, nie, po półroczu, bo tutaj nie mówię teraz o rządzeniu administracyjnym, tylko tak. O rządzie dusz. I wiesz, mnóstwo ludzi w Polsce zaufało i chciałoby, wiesz, być jakoś czynnym,
A tu jakoś, wiesz, nie powstają jakieś gazety, kluby Gazety Polskiej, wiesz, Arebur, nie? Nie ma jakiegoś zaangażowania elektoratu, wciągnięcia, danie szansy po prostu, żeby ta energia... Wiesz, co mi się bardzo podobało? Pierwszy dzień Platformy Obywatelskiej, gdzie na imprezie właśnie, już nie pamiętam... Mówisz o tym naprawdę założycielskim 2001. Tak, 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 tak. Gdzie on powiedział, uwolnimy energię Polaków. To było tak piękne hasło. Uwolnimy, czyli nie nakręcimy, nie damy, tylko uwolnimy, nie? Czyli że ona jest w nas, tylko po prostu jest z jakiegoś powodu duszona i on ją uwolnił. Ja pomijam 3x15 i tak dalej, jaka tam mogła być fajna partia, ale na teraz jest bardzo ważnym postulatem, żeby uwolnić, póki ona jeszcze jest, dlatego że ludzie tak, wiesz, tak tracą, no właśnie potem teraz w wyborach samorządowych, no siadło trochę, no tak bym powiedział, mimo tych znakomitych wyników. I to, żeby ja nawet powiem ci, no dla mnie takim poza tobą, kiedyś Zdzisław Pietrasik był kimś takim i osobą, która rzeczywiście ma fajny wgląd w całość tematu, to jest Mirek Oczkoś. I to no i przyznam, że od czasu do czasu rozmawiam z nim, co można zrobić po prostu, żeby to wykorzystać. I widzę, że jest coraz, że był tak z takiego entuzjastycznego, wiesz, okresu po 15 października, jest trochę tak jakby zmarnowany, wiesz, że tak jakby no, ma bardzo dużo wejść w mediach. Wiem, że trafiają do ludzi władzy, a nic z tego nie wynika. I no, mnie to bardzo boli, tak bym powiedział, że to jest taka, to nie jest taka oczywista, wiesz, w społeczeństwie historia i to nie jest w ogóle postulat oczywisty. W zasadzie wiele osób w ogóle o tych rzeczach nie rozmawia, a dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne w sprawie właśnie nakręcania koniunktury politycznej, społecznej, duchowej, nie wiem, energetycznej, że coś się działo. I w tym PiS był naprawdę dobry. A dzięki w ogóle za nazwanie mnie symetrystą, dzięki, teraz sarkastycznie powiem. W tej chwili tego nie powiedziałem. Powiedziałem, ja sam się chciałem dystansować w wypadku samego byłego premiera Morawieckiego. Było to dzisiaj powiedziane. No w każdym razie jako człowiek o wyjątkowym autoironii po prostu przyjmuję to. W każdym razie, wiesz, na przykład Reset Obywatelski, twoja tu obecność od bardzo dawna nie jest symetrystyczna i oskarżenie w moich ustach. Dobra, bardzo dziękuję, że zostało powiedziane. Jakieś 8 lat temu ostatnio mogliśmy mieć wobec siebie tego typu wątpliwości. Tak, wątpliwości. A wobec ciebie. Tak. Później... Dzięki, tak kandydowałem na szefa. Dobra, kandydowałem na szefa trójki na początku rządu Beaty Szydło. Dobra, więc mówisz, że Roman Giertych prawdopodobnie jest przy uchu przewodniczącego, czy premiera. Z dobrymi pomysłami, podoba mi się ten zespół, ale zobacz, właśnie kiedy mówię o tym właśnie nakręceniu czy uwolnieniu energii społecznej, to, a jednocześnie teraz o tym, czym zajmuje się Roman Giertych, to zobacz, jak źle sprzedano na przykład sprawy symetrystów, którzy byli na pasku spółek Skarbu Państwa. Przecież to można było pięknie rozegrać. Każde nazwisko zrobić show. Tutaj, prawda, że ci z Wirtualnej Polski, a ci z tam... już nie chcę teraz nikogo tam... Nie chcę pomylić redakcji, broń Boże, ale po prostu... My ludzie mediów mamy korporacyjne kłopoty z naszą korporacją. Nie chciałbym po prostu, żeby ktoś powiedział, że ja toczyłem takie walki, dlatego raczej jestem nielubiany. Nie trafiłem. Więc to jest jedna sprawa. A druga sprawa, na przykład bardzo mnie to dziwi. W zeszłym roku jednym z najważniejszych spraw, i to było przecież dzięki Tuskowi, była kwestia przewozu artykułów rolnych z Ukrainy do Polski na kompletnie nielegalu, a w dodatku, jak się okazało, na przykład ziarno techniczne i tak dalej. Nie? I była ta lista, której cały czas nie można było ujawnić. Ja w ogóle nie wiem, co to znaczy, że nie można ujawnić cały czas listy. Ale okej, ale w którymś momencie już można, to trzeba było zrobić, nie wiem, specjalne wydanie programu Minęła 20, jeśli coś takiego jest jeszcze, i po prostu zająć się tym, przedstawić, żeby ludzie chodzili następnego dnia w tramwaju, rozmawiali o tej liście. W ogóle czegoś takiego nie ma. W ogóle całe to TVP Info to jest o kant de potłuc po prostu. Tam w ogóle nie wykorzystują możliwości do czegoś takiego, jak jakaś debata społeczna,
jak jakieś po prostu proponowanie po prostu, nie wiem, nowych rozwiązań, które później się nakręca. No przecież ta telewizja nie można być tylko kopią telewizji prywatnej i takim bez... Ktoś mówił, wiesz co, kończę już, ktoś mówił, że to jest na zamówienie Tuska, że ta telewizja nie ma być atrakcyjna, ona ma być nudna po prostu, tylko taka publiczna jak w Stanach Zjednoczonych po prostu, żeby nikt tam się jej nie czepiał, nadmiernie nie oglądał i w ogóle nie zawracał sobie ją głowy. I to są te elementy, super, że w kulturze przynajmniej zrobiono cięcia dwa dni temu. To jest bardzo dobra wiadomość, bo też kultura napędza energię społeczną, ale to są te wszystkie rzeczy, które no, jeśli nie blokują energii społecznej, to na pewno nie napędzają, a po 15 października moim zdaniem to powinien być kolejny i to bardzo, bardzo ważny krok. Tu mam pewien kłopot, bo gdybym chciał udawać, to bym udawał, właśnie powinienem udawać, więc powinienem się z tobą zgodzić, a jak mam szczerze powiedzieć, to powiem, że należę do tak innej formacji jako ten 60-latek. Ja nie jestem aktywistą, nie przepadam za aktywistycznym sposobem uczestniczenia w polityce. Dla mnie zawsze polityka to były instytucje, procedury. Ja jestem takim weberystą amatorskim. Dla mnie odczarowanie to jest coś zimnego, nudnego, ale zapewniającego oddzielenie polityki od życia prywatnego. Dzisiaj jak mamy media społecznościowe, a ja jestem człowiekiem, który jest stale wylogowany na Facebooku, bo ja byłbym inaczej trolem internetowym. Jak nie byłem wylogowany, to od razu byłem trolem internetowym, a tak to zanim się zaloguję, to paru kroków wymaga, to mi nerwy schodzą i już nie zbluzgam kogoś. Nie zawsze działa ten bezpiecznik. Czasem nerwów jest tyle, że nawet po zalogowaniu zdołam kogoś zbluzgać, ale to pomaga. Nie ma mnie na Twitterze. No, wręcz jestem nieprofesjonalny. Jako dziennikarz nie wypełniam swoich obowiązków. Niemniej dla mnie ten typ stałej aktywności, pomylenia życia prywatnego z życiem politycznym, dla mnie samego, jak mnie to zabiera, to ja się sobą brzydzę. Dlatego jak się domyślasz, rozumiem, tak trzeba teraz robić. Wszyscy powinni być na Twitterze, wszyscy na Facebooku. Każdy obywatel powinien być zaangażowany. Politycy powinni im stwarzać możliwości do zaangażowania. Kluby Gazety Polskiej albo kluby Gazety Wyborczej w każdym powiecie. Tak, Tusk powinien to robić. Myślę, że on też tego nie lubi, dlatego tego nie robi. Ale no, we mnie nie wzbudzisz tego rozczarowania, więc ja powiem o innym problemie. A mogę tylko się, tylko się odniosę do tego i wtedy będziemy już w nowym temacie. Tak. No rozumiem, znaczy tak. Ale rozumiesz, ja powiedziałem o mojej prywatnej... Tak. Nie, oczywiście, no powiem tak, 59 lat do 60 to jest wielka różnica oczywiście. Więc to są zupełnie... Po 60. A, po 60, okej, okay, dobra, to rozumiem. Wiesz, jak to działa? No tak, dobrze. Dwaj panowie, tak, z brodami, tak. Natomiast przyjmuję to, co mówisz. Mało tego, bardzo mi to jakby dobrze robi, dlatego że... Możesz być czasem zmęczony, ty też, tak, myślisz, każdy tak, normalny człowiek no jest tak, zmęczony. No tak. I każdy by chciał, żeby polityka polityką się stała, a wiosna wiosną. Tam dobrze, więc to, dzięki, że to mówisz. Wiosna wiosna taka... znaczy, a polityka... Politykę. No dobry, ja taki wiosny. Dobry. Chociaż jednej, wiesz, ja już miałem politykę, jak miałem 16 lat i no za tak, dużo, wiesz. Ale mówią specjaliści od klimatu, że będziemy mieli dwie pory roku, zimę i lato, więc wiosny żadnej nie będzie. Więc rzeczywiście to hasło, niech wiosna znaczy, a polityka bardzo mi się podoba. Okej, okay, przyjmuję to i nawet dziękuję ci, że to mówisz, że być może, nie wiem, gdzieś utopijne też nawet jest trochę to, o czym mówię. I rzeczywiście, że skupienie się na dobrze działających po prostu elementach państwa, które są konstytucyjne, byłoby tu na miejscu, ale ponieważ tacy ludzie, których trochę się śmiejesz, których widzisz, że są i tak dalej, są. No więc powiem tak, niech oni sami bez tego załatwiają sobie te kluby internetu polskiego, a bez wciągania w to władzy. No i może to jest właśnie pomysł.
Tak, ale wiesz, to teraz, ponieważ powiedziałem, że ja mam kłopot z zero-jedynkowością, nawet jeśli chodzi o własne myślenie i mocne tezy. Jak powiedział pewien słynny polski poeta, wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie, ja się nawet sam ze sobą nie zgadzam, to powiem w drugą stronę, ale też kwestia zamknięcia bram, niezdolności do absorbowania ludzi z zewnątrz jest śmiertelnym grzechem polityki. To jest właśnie ten cień strategii solisty, bo dalekie wspomnienie, pamiętam, byłem wtedy jeszcze młodym człowiekiem, świeżo z ulicy, rok 90., mamy nową władzę, tam wiesz, budują nam ponad głowami rząd Mazowieckiego i bardzo z takim dużym rozbawieniem Tomasz Jastrun, świetny wtedy felietonista, pod bodajże pseudonimem Smecz pisze, no tak wszyscy mówią, że tam nowi ludzie, ale my właśnie mamy te notesiki i tam wszystkie nazwiska już się skończyły. I pamiętam, jak my ulicznicy, których było tysiące, z których duża część poszła na prawo, między innymi z tego powodu, mówią, wasze kurde, tutaj by było prawdziwe ileś gwiazdek. Notesiki wam się skończyły, wiesz. A tu ludzie z wykształceniem, z ambicjami, z zainteresowaniem To politycznym, chyba którzy o tym przez mówię. 10 lat chodzili na manifestacje, byli pałowani, dowiadują się od panów ministrów, że im się notesiki skończyły, a oni nadal żyją na zupie dyniowej To bez chyba o tym bulionów. No mówię, oczywiście chyba. to jest ten problem, tu rozumiem. Nie to, żeby aktywizm był przepustką do polityki, ale gdzieś ci ludzie powinni być absorbowani. Na przykład wielkie, śmiertelny grzech Platformy, wiesz, liberalne centrum, szukanie nowego pokolenia tego liberalnego centrum, nowego pokolenia klasy średniej, a zamknięcie Platformy w roku już 2011, 12, 13 jest tak wielkie, że mi Joanna Mucha kiedyś mówiła w wywiadzie, ja tam przyszłam, i mnie nie chcieli w ogóle zapisać do Platformy. Joanna Mucha, już wtedy działaczka społeczna i tak dalej. Bo starsi panowie mówili, po co nam jakaś ambitna dziewczyna? Mnie i tu wymieniła nazwisko byłej wicepremier rządu Kaczyńskiego, która jeszcze wtedy była w Platformie, czyli to musiał być właśnie jakiś rok 2000, nawet 6, 7. Ona mi pomogła wejść do Platformy Lubelskiej. Z tego I ona samego mi miasta, no pomagała. właśnie to. A całe młode pokolenie liberalnego mieszczaństwa, drzwi się nie otwarły, notesiki ich nazwisk nie zawierały i oni stworzyli ruchy miejskie. Ruchy miejskie i na dobre, i na złe, bo wiemy, że w ruchach miejskich są sensowni ludzie i w ruchach miejskich jest Jan Śpiewak, któremu nigdy się nic nie podobało, który rozwala politykę miejską, czy przyjedzie do Warszawy, czy przyjedzie do Krakowa, czy będzie to rozwalał na Żoliborzu, czy będzie to rozwalał w Śródmieściu. Niemniej ci ludzie powinni byli w 2008, 2009, 2010 być młodzieżówką Platformy, gdyby Platforma otwarła bramy, uczyniła wysiłek, żeby ich wciągnąć, a ona była zamknięta. Baronowie woleli mieć swoich półbaronów niż absorbować młodych, ambitnych działaczy w bardzo wielu miejscach. No więc w tym sensie jakby tu ja tobie przyznaję rację. Zamknięcie, jak będzie za mocne, no to wylądują 60-latki z 55-latkami. To super będzie. To dziękuję, że to powiedziałeś. Troszkę zmienię, wrzucę jeszcze jeden temat a propos tego, bo to bardzo ciekawa jest historia, jeśli chodzi o polskie partie polityczne, a bynajmniej Platforma nie jest tu wyjątkiem, to trzeba powiedzieć. Różnego rodzaju partie robią takie otwarcia, łapanki takie, że, czyli nowy pomysł, nie? Nie zdziwię się, jeśli tak będzie właśnie teraz w PiS-ie. Poszukanie najzdolniejszych wśród młodych ludzi, bo widzieliśmy, jaka jest średnia wieku zarządzających kampanią 15 października. Ale chciałem tu opowiedzieć taką historię. Miałem w swoim życiu okres polityczny, czyli myślałem, że wejdę do polityki. Było to w dawnych czasach Unii Demokratycznej i no, ja miałem wtedy 30 kilka lat, nie byłem w wieku obecnym oczywiście. To już była końcówka Unii Demokratycznej, czy Mołdawii, jak ją No, pamiętam. nie, to była Unia Demokratyczna na początku jakoś. To już prawie I nie miałem, to mogłeś jeszcze nie mieć 30 lat. może nie miałem, postanowiłem, no tak, masz dobry miernik sobą. Postanowiłem z kolegami, między innymi Marcinem Ciemnieckim, założyć taką frakcję Unia Demokratyczna Następne Pokolenie. Wydaje mi się o fajnej nazwie. Tak, Next No Generation jak najbardziej. tak, no i Mam to muszę z powiedzieć. dobrych seriali science fiction, więc. Tak, no ale muszę powiedzieć, że po prostu zetknięcie, wiesz, z osobami, z facetami w większości już
nieżyjącymi świeć, panie, nad ich duszami. No to było bardzo niefajne, bardzo nieprzyjemne, dlatego że myśmy byli naprawdę przygotowani. To było robione absolutnie nie dla nas, nie dla naszych jakichś, nie wiem, apanarzy przyszłych, tylko to było robione dla partii, dla Polski. I nie było żadnego zainteresowania przyjęciem tego, więc po prostu domyśla się, jak się czuła Joanna Mucha, domyśla się, jak się czuli aktywiści, którzy później stworzyli ruchy miejskie. Ale tak mi się wydaje, Czarek, że jakbyśmy mieli policzyć, ile w rządach polskich było osób spoza partii, to wbrew pozorom kilkadziesiąt by się uzbierało. To tak wydaje się, że tam w jednym rządzie trzy, w jednym w ogóle, ale naprawdę, jak sobie teraz myślę, to to może i ale nawet ja też nie jestem, wiesz, ale ja też nie jestem antypartyjny. Co już zupełny grzech. Ja nie dość, że lubię formalną demokrację, lubię kadencyjność, lubię wybory polityczne, lubię wszystko to, co zdejmuje emocje, to, co pozwala ludziom przemyśleć. Wiesz, idea, że co rano będzie się przeprowadzało referendum w internecie na temat wszystkiego i to jeszcze w rytmie podrzuconym, emocji podrzuconych nam przez ruskie trole, to jest dla mnie taka dystopia, że kurczę. No tak. No tak, Orwell tak. Się kłania, no mimo tak. Że to jest teoretycznie odwrotność Orwella. Ale tylko skończę tylko już myśl i daję ci głos. Więc mianowicie, partie w porządku, tylko żeby tak. One były żywe. Tak, ale dobrze, więc w każdym razie były w tych partiach, były w rządach partyjnych postaci spoza partii i na ogół, skoro one były spoza partii, to dobrze to tym rządom wychodziło, no bo dużo większe spektrum osób do wzięcia, prawda? Tak, cały świat to jest jedno spektrum, a ludzie tej partii to jest drugie. I tak się składa, że nie stamtąd są brani, tylko stąd, nie? I na całym świecie inteligentni szefowie rządu wiedzą, że warto jest wziąć kogoś, jakiegoś świetnego specjalista. I mamy dowód na to. Bo najlepiej ocenianym ministrem w rządzie Donalda Tuska jest Artur Adam Bodnar spoza Platformy, tak? I szkoda po prostu, że nie ma takiego, że Tusk ma tak szerokie horyzonty. Tak naprawdę, no, można powiedzieć, widzi więcej. Nie potrafi tego wyjaśnić partii, że więcej zyskamy, jeśli nawet oddamy to miejsce nie temu ministrowi, że nie będzie PO czy KO, tylko będzie ktoś zewnętrzny po prostu. Bo czyli taki Giertych, gdyby był po prostu też w jakiejś tam funkcji. Moim zdaniem to jest trochę nieprzemyślane, ale. Ale tyle, co chciałem powiedzieć, to nawet nie wiem, co o tym można no tak, mówić. Bo jak już trochę odpowiedziałem ci, jak dalece, do jakiego momentu się z tobą zgadzam, a w jakim trochę jestem. Tak, dobrze, to teraz nowy temat. Dla mnie żywa partia jest również ozdobą demokracji, a partia zaskorupiała demokrację ciągnie w dół. Więc. Żywa, tak. Teraz żywy temat numer dwa, czyli przechodzimy na prawą stronę. Jak widzisz to, co się dzieje właśnie na prawicy, tak zwanej lub na prawicy realnej? Już w to spór słowny, jak to nazywać, wiem, o który sektor chodzi. No ja szukam cienia nadziei i szczerze mówiąc głównie cienie znajduję. Szukam cienia nadziei takiego oto, to znaczy mamy prawicę, mamy prawicowego wyborcę i to różne typy prawicowego wyborcy. Mamy stały elektorat dzisiaj PiSu, ale tak naprawdę on na każdą prawicę pójdzie. I teraz pytanie, czy jest jakiś cudowny sposób, żeby to się stała znowu prawica chadecka, prawica konserwatywna, bo ja podziwiam słowo konserwatyzm i dla mnie Trump jest antykonserwatystą, czy Konfederacja jest antykonserwatyzmem. Nawet taki późny Kaczyński jest niekonserwatystą, tylko poszedł trochę w nihilizm polityczny, chociaż na początku deklarował swoją chadeckość i nawet w paru aspektach czy w paru swoich poglądach chadekiem bywał. Ale w każdym razie, czy siła polityczna, czy potencjał polityczny, który w Polsce będzie zawsze tą drugą połową, tym zmiennikiem u władzy, jak się ta druga połowa wyczerpie albo wpadnie w kryzys, czy on będzie chadecki, konserwatywny, propaństwowy, bezpieczny dla polskiego państwa i dla Polaków, czy stanie się alt-rightem, czy będzie alt-rightowy, czy będzie ekstremalną prawicą, tak jak nią się powoli staje w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, w jednej ze stolic Zachodu, która nas stabilizowała, a teraz może nas kompletnie zdestabilizować. I to w głównej partii, to nie chodzi ci o alt-right, tylko mówisz o republikanach. W dużej części. Tak. Są ludzie Trumpa, a ci republikanie, którzy próbują się bronić, są
wykańczani, są zastraszani, są szantażowani. Więc czy w Polsce będziemy mieli alt-right, który pójdzie pod Putina, nawet jak będzie udawał antyrosyjski, który wyjmie nas z Zachodu, który wyjmie nas nie tylko z Unii Europejskiej, ale naprawdę z liberalnego Zachodu, czy będziemy mieli odpowiedzialną, konserwatywną prawicę, centroprawicę, chadecką prawicę, która nas będzie w tym Zachodzie trzymać i na którą ja nawet mógłbym w skrajnych wypadkach zagłosować, gdybym wiedział, że coś złego spotyka stronę liberalno-lewicową i że ja tam widzę rzeczy, które mnie bardziej niepokoją. I pod tym kątem obserwuję to, co po sobie pozostawi Kaczyński, bo on musi już myśleć o tym, co po sobie pozostawi, nawet jeśli teraz zablokował wojnę sukcesyjną, już chciał kogoś namaścić, komuś pomóc, komuś przeszkodzić, ale zobaczył, że jak wojna sukcesyjna wybuchnie w styczniu lub lutym tego roku, to już PiS-u nie będzie na wybory samorządowe. I dlatego powiedział, ja następne 5 lat będę rządził prawicą, wobec tego i Czarnek, i Morawiecki na Globaj powiedzieli tak, Jarosław Kaczyński będzie przez 5 lat rządził prawicą, tylko biedny Marcin Mastalerek nadal wzywał Kaczyńskiego do pójścia na polityczną emeryturę i u Kaczyńskiego ma przerąbane, on już wie, że ma przerąbane u Kaczyńskiego, dlatego będzie w tych dalszych wojnach sukcesyjnych, a ja tu mówię parę razy Marcin Mastalerek, bo uważam, że on wystaje znowu, jeśli chodzi o sprawność, inteligencję, czasami, jak mówią o nim złośliwcy, polityczne ADHD, no ale ponieważ jak pan redaktor zauważył, ja też mówię dużo, mam wiele dygresji, których często nie kończę, więc nie za to rzucę w Mastalerka kamieniem, raczej w kierunek tego ADHD czasem mnie nie przekonuje. Natomiast to, że on to ma, ale że w ten sposób się wyróżnia, jest bardzo dobry artykulacyjnie, jest, bywa precyzyjny, bywa ostry, miewa niezłe pomysły, miewa straszliwe pomysły również, to mnie wcale nie martwi, no ale on jako jedyny ciągle jeszcze do dzisiaj mówi, tak, Kaczyński szkodzi prawicy, Kaczyński ustala złe listy na wybory, na przykład na samorządowe. Kaczyński tym wynikiem wyborczym zablokował na następne miesiące, nie lata, on wie, że nie lata, ale miesiące, które są dla niego ważne, wojnę sukcesyjną na prawicy. Moim zdaniem mocną, dyscyplinującą, takim dyscyplinującym batem na prawicę jest w jego rękach, są w jego rękach listy na wybory europejskie, bo tam do tych biorących nie wiem, 20, 30, nie wiadomo ilu miejsc, ustawiła się kolejka 200, 300 ludzi, a wiedzą, że klucze ma Kaczyński, więc będą cichutcy przez najbliższe 1,5 miesiąca jak panienki, jak aniołki. Nikt już złego słowa nie powie, wszyscy będą mówili tak, to jak w rodzinie, ja nie będę krytykował. Poza Ardanowskim, poza paroma osobami, którym nie zależy, a zależy im na swojej agendzie. Natomiast reszta uniknie. Już po wyborach europejskich Kaczyński będzie miał problem z dyscyplinowaniem, a jeśli rzeczywiście kandydat PiS-u, bo to będzie kandydat prawicy, przegra wybory prezydenckie, to, no, to już będzie wojna sukcesyjna na całego. Natomiast kto może i powinien tę wojnę sukcesyjną wygrać bądź przegrać? No w tej chwili są tam wyłącznie dwie frakcje. Frakcja wokół Czarnka i frakcja, którą tworzyć będzie koalicja ludzi prezydenckich, jak przestaną być prezydenckimi, i Mateusza Morawieckiego i jego ludzi. Wie pan, ja mam, wie pan redaktor, ja mam dzięki takiemu programowi na Polsacie, który współredaguję razem z Przemkiem Szubartowiczem, razem z Karoliną Olejak, razem z paroma innymi sensownymi ludźmi, to się nazywa Debata Polityczna, Polsat News Polityka, od 21 do 23, autopromocja, przepraszam. Używam trochę tego programu jako narzędzia poznawczego. I na przykład pojawiają się tam teraz dość sporo ludzi Morawieckiego, jego byłych ministrów, jego od Dworczyka włącznie. I oni język dialogu, przepraszają za utwardzenie ustawy aborcyjnej. Ja nie we wszystkim im wierzę, ale widać pod co się ustawiają. Mówią, że konflikt nie powinien być koniecznie tak ostry, jak jest dzisiaj. I to z obu stron, że i tak dalej, i tak dalej. Piękna mowa, wiarygodność umiarkowana, ale to będzie frakcja, która będzie udawała prawicę chadecko-konserwatywną, bądź nią realnie była.
Ona może też pójść w inne strony, ale ten. I jest tak zwana, mówiąc w dużym skrócie, frakcja Czarnka. A uwaga, Czarnek, który uchodzi w naszych liberalnych komentatorów ustach głównie za, przepraszam za wyrażenie, chama bądź fanatyka, on jest ogromnym spryciarzem. On jest bardzo sprawnym pragmatykiem. Na przykład jego kandydat na prezydenta Lublina z IPN-u, tam się zajmował księdzem Blachnickim. Naprawdę, gdyby mu Czarnek pozwolił, to by mówił wyłącznie o gender. Wie pan, z czym on walczył? Jego pierwszy punkt w walce o prezydenta Lublina i tak nie wygrał, przegrał nawet w pierwszej turze. On walczył z betonozą. Z betonozą, panie redaktorze. Człowiek od Blachnickiego IPN-u nagle walczył z betonozą i to był pomysł Czarnka, nie jego. On z tym pomysłem, bądźcie na tak w samorządach, bądźcie bardzo na tak, jeździł na Podlasie, tam proponował różnych kandydatów. Tak jak siadał w centralnych telewizjach i mówił, Unia Lewacka, Unią rządzą Niemcy, to tam jeździł i mówił, mówcie o tym, że ściągniecie środki unijne na swoje samorządy. Że wy to wywalczycie, nie chcecie mieć loga pisowskiego, nie miejcie, nie ma problemu. Zależy na wyniku, zależy na realnych radnych PiS-u, którzy wejdą. Więc on jest bardzo sprawny, natomiast w tej chwili gra na, tak samo jak ja nie mam stuprocentowej pewności, że jak wygra frakcja Morawieckiego Mastalerka, to oni naprawdę będą tacy łagodni, jak teraz mówią, bo mają do zarządzenia skomplikowanym, często bardzo hardkorowym elektoratem prawicy i mają do zarządzania też tą modą na alt-right, która do Polski bardzo mocno wchodzi, bo Polska, no my zawsze byliśmy imitacyjni wobec tego, jak Ameryka wybrała alt-right, jak Wielka Brytania zaczyna wybierać alt-right, to Polska prędzej czy później też wybierze alt-right, bo polscy prawicowcy siedzą bardziej w internecie globalnym niż w jakichś tam polskich kwestiach, w polskiej historii. Oni może zakładają husarskie skrzydła, natomiast od rana do wieczora siedzą przy grach komputerowych, siedzą przy kurczę, jakichś raszach limbo, tylko że dzisiejszych, Cejrowski przy tym siedzi, Ziemkiewicz przy tym siedzi. Oni są najbardziej wykorzenionymi ludźmi w Polsce tak naprawdę, mimo że wybierają się w bieli czerwień. Ale no, ja się nie dziwię, ja też mam kłopoty z zakorzenieniem, więc to nie o to chodzi. Więc tak jak nie jestem stuprocentowo pewien, czy Morawiecki będzie taki łagodny, jak dzisiaj udaje, jakby przejął prawicę całą polską, to tak samo nie jestem pewien, na co w końcu będzie grał Czarnek, gdyby to on całą prawicę przejął. Bo też nad polexitem być może się w ostatniej chwili mocno zastanowi, chyba że Trump będzie rządził w Ameryce, chyba że Unia będzie przez Putina i Trumpa wspólnie rozwalana i chyba że on postanowi z Konfederacją stanąć po tej stronie rozwalającej Unii przeciwko Unii. On szybciej stanie niż Morawiecki, ale być może obaj by. Znaczy, to nie, znaczy to jak mówisz właśnie, to wcale nie jest takie pewne. Dzisiaj miałbym większą nadzieję, bym pokładał we frakcji Morawieckiego i Mastalerka i też Dudy, jak będzie na emeryturze i wesprze tamtych, mimo że sam jest w tej chwili niszczony wizerunkowo przez Kaczyńskiego. Cały czas Kaczyński szepce, że to zdrajca, że to miękiszon, więc nawet gdyby Kaczyński chciał bronić Morawieckiego, to on mu tych jego prezydenckich sojuszników w tej chwili bardzo mocno osłabia. No ale to już bardziej no tak, skomplikowane rzeczy. Ale ma pan redaktor rację, że my nie wiemy obojętnie, która z tych frakcji wygra, jaka ona naprawdę będzie, tak. Jak już wygra. Ale to właśnie chciałem się z tobą, znaczy nie to, że nie zgodzić, nie? Tylko ja absolutnie mam dużo więcej szacunku do Przemysława Czarnka. Moim zdaniem jest dużo więcej prawdy w nim, chociaż zgadzam się, jest bardzo zdolnym politykiem. I ci, którzy tam, wiesz... Ja raczej mówię, to prawda. No prawda, tylko że są takie rodzaje prawdy, z którymi ja ze swoją prawdą się po prostu nie zgadzam. No wiemy, na pewno można rozszerzyć. Prawda, to właśnie ta autentyczność w polityce, którą ty bardziej cenisz, bardziej w związku z tym cenisz aktywizm i tak dalej, a ja jestem zaskorupiałym weberystą, pan. No tak, ale... Zimnym jak lud. Bynajmniej nie, znaczy z tych deklarowanych pomysłów tu Morawieckiego i Czarnka, to wiadomo, że wybieram Morawieckiego. Samo hasło, czy wiesz, jakby spektrum, a nie Czarnka. Ale jednak... Morawiecki jest naprawdę to... Nie, mówię tylko zdeklarowanego... Już nie można na pewno powiedzieć, już nawet sam Morawiecki nie wie. Czarek. Przepraszam, jedna dygresja, ADHD, hurra. Jedna dygresja. Ja zobaczyłem to zdjęcie w takiej biografii Morawieckiego, potem wycofanej na jego wniosek z księgarń. Limuzyna, którą on miał jako prezes banku, niemiecka, taki wypasiony wóz, tam za 500 tysięcy jeszcze sobie kazał za 20 tysięcy dodatkowo przemalować, bo mu kolor nie odpowiadał.
odpowiadał i zamówił sobie też za pieniądze tablicę rejestracyjną, na której była data wybuchu Powstania Warszawskiego. To było AK, sierpień, ten. Po prostu mnie haft zbiera. Ja jak widzę tego typu rozgrywanie, wiesz, własnej tożsamości i tego, co musisz zrobić dla globalizacji, to ja lubię ludzi uczciwych, którzy nie pasożytują na globalizacji, a Morawiecki taki jest, więc ja mówię, wolę Morawieckiego z takimi właśnie wszystkimi obciążeniami. No właśnie. On nie może wiedzieć, kim jest naprawdę. To co dopiero ja mam wiedzieć. Dobrze, no to ja z tej samej historii dokładnie mówię, że wolę Czarnka, chociaż oczywiście nie wolę wizji, nie wolę wizji, którą na dziś prezentuje. Godnego szacunku przeciwnika, ale go no, nie mi chodzi, o ten szacunek. W tym jednym wymiarze. Tak, a nie ma żadnego szacunku do premiera Morawieckiego. To właśnie chciałem powiedzieć. Dziękuję za słowo szacunek. Natomiast to, co... Znaczy, z drugiej strony mało komu w Polsce, gdybym powiedział, że Michał Dworczyk jest naprawdę porządnym człowiekiem, bo jest. I mimo wszystko... Ja bym jemu dużo bardziej zaufał niż towarzystwu z Podciemnej Gwiazdy od Czarnka. A Dworczyk wybrał Morawieckiego. Tak, on nie od zawsze był człowiekiem Morawieckiego, a teraz jest bardzo lojalny wobec niego. Tak, jest, próbuje też zmiękczać język, tak jak ta strategia wymaga, więc... Ale jeden aspekt jednocześnie. Dworczyk, bardzo inteligentna osoba, tylko jednocześnie on wymyślił na przykład tę mega skuteczną metodę korumpowania samorządów. On ją przetestował w swoim regionie na Dolnym Śląsku. To on jest kluczem do kupienia wtedy sobie przez PiS tak zwanych bezpartyjnych samorządowców za stanowiska w kompleksie miedziowym, za te papierowe czeki. Czeki to są to było trochę straszne. Tak, że nie, ale to było trochę tak, że Morawiecki, oczywiście na wniosek Kaczyńskiego, który zawsze uważał reformy samorządowe, on to mówił szczerze, każda reforma samorządowa od 90 roku, on to witał słowami demontaż państwa. To jest demontaż państwa, bo państwo powinno być scentralizowane jak za PRL-u. Morawiecki sam nie był taki aż mocno antysamorządowy, ale pod Kaczyńskim robił politykę rozwalania kompetencji samorządów, rozwalania finansowania własnego samorządów, odbierania samorządom pieniędzy własnych i przynoszenia im subwencji rządowych i czeków, ale w zamian za lojalność. Dworczyk był perfekcjonistą tej metody na Dolnym Śląsku i on potem stał się takim nauczycielem, jeździł po różnych baronach pisowskich i uczył, jak to robić w ich regionach, żeby te samorządy najpierw finansowo rzucić na kolana, a potem przyjść do takiego samorządowca i powiedzieć, albo pan będzie bankrutem, kto wie, może nawet zarząd komisaryczny, albo przyniesiemy panu taką subwencję, że pana obywatele będą mówili, wspaniały gospodarz, zbudował nam tramwaj, oczyścił nam szkołę i tak dalej. No to był też Dworczyk. Ta inteligencja i ta twardość idą w parze z takimi działaniami. Mnie to nie oburza, tylko szukając autentyczności, ja dlatego wolę tego Webera, wolę politykę formalną, bo jak żyjemy emocjami autentyzmu, to oni nas oszukają. Przepraszam, no to jest właśnie ten 60. rok życia. Ja wielokrotnie się zapalałem do polityki. Ostatni raz byłem blisko polityki przy kampanii Krzaklewskiego, którą zarządzaliśmy czystym antykomunizmem. Do mnie dzwonili antykomuniści, mówiąc tak, nie przyjmiemy Kwaśniewskiego w naszym mieście, to jest straszny zdrajca. A jednocześnie widziałem, że można iść tylko tym ziemią kaliską i siwcem kłaniającym się temu, ponieważ cały program Krzaklewskiego na tamte wybory był niszczony przez baronów ABS-owskich, z których już połowa była w PO, a druga połowa już była w PiS-ie. I ich zadaniem było zniszczyć Krzaklewskiego jako własnego kandydata, żeby móc rozwalić AWS i założyć własne partie. A my, emocjonując się tym antykomunizmem, kto tam nie był, nie wymienię nazwisk, bo się lubię tylko sam kompromitować, a nie innych moich byłych kolegów. My przeżywaliśmy to emocjonalnie, szczerze, i tylko dlatego, że byliśmy oszukiwani. Wiesz, że poszliśmy wtedy nawet do Jarosława Kaczyńskiego, który w rządzie AWS-u miał Lecha Kaczyńskiego ze wspaniałym wizerunkiem ministra sprawiedliwości. Powiedzieliśmy, czemu Lech nie przyjdzie do kampanii Krzaklewskiego? To on po prostu stanął w tych drzwiach i czy jesteśmy naprawdę takimi idiotami, czy tylko udajemy? Na tej zasadzie, nasz antykomunizm. Wtedy się skończyło u mnie emocjonalne przeżywanie antykomunizmu. Teraz jestem zimny jak lodowiec i dlatego, no mówię, emocje fajne. 15 października się rozczarowali, no ale to jest też ich wina, że są, że oczekują od polityki tego, czym polityka nie jest.
Zanim przejdę do ostatniej części programu, to jeszcze tutaj odpowiem ci na to, że naprawdę Konfederacja nie zna swojego targetu, bo gdyby powiedziała, że jest antykomunistyczna, to miałaby 15%. Naprawdę ci młodzi ludzie mówią precz z komuną, komuchy. Ja nie wiem, o kim oni mówią, a oni mają po prostu jakiś, może to jest, wiesz, efekt waszej kampanii Czarneckiego, chociaż to nie są w tym wieku ludzie, nie? Ale po prostu, że ich główny wróg, poza wrogami ojczyzny, który śmierć oczywiście, to komuniści, prawda? Nie wiem, czy może oni tak nazywają liberałów, czy co, ale po prostu dla nich jest to bardzo istniejący element. I gdyby Konfederacja... Ale wiesz, język tak zwanego podziału postkomunistycznego, to pani profesor Grabowska bardzo ładnie kiedyś zdefiniowała, czyli ten język, który zniszczył PRL, zdelegitymizował, który był tym językiem końcówki PRL-u, walki nas, solidaruchów z nimi, komuchami, on został już zmistyfikowany w latach 90. i był używany przez różnych spryciarzy. Tak naprawdę spór od lat 90. toczy się o kształt transformacji. To jest podział ludzi walczących z transformacją kontra tym, którzy się z nią zgodzili. To jest walka o udziały w transformacji, co było bardzo ważne, czy jesteś pariasem, czy partycypujesz, czy masz rentę władzy w tym wszystkim. Natomiast od pewnego momentu używanie języka komunist, antykomunist stał się tak obleśnym oszustwem po obu stronach, bo przepraszam, jak SLD-owcy mówili o nostalgiach perelowskich, to przecież oni sami w to nie wierzyli. Oni sami wiedzieli, że dobrze, że wyszli z tego PRL-u i Polska na tym zyskała i oni na tym zyskali osobiście, więc im dalej w te emocje, a one były autentyczne, tym dalej szedłeś w idiotyzm i głupotę. Dlatego ja się boję emocji, bo za pomocą emocji politycy oszukują ludzi. Szukasz w polityce emocji, chcesz się dać oszukać, więc lubię formalność, lubię formalne partie polityczne, chcę, żeby one były żywsze, chcę, żeby one miały młode pokolenie u siebie, ale nie podgrzewajmy emocji, bo je przegrzejemy. Ja powiem tak, że moim zdaniem w tej sprawie troszkę się zatrzymałeś. Tutaj nie płyniesz na fali, wiesz, obecnego... Tak. Media społecznościowe. Tak, każdy tak, ma tak. Emocje, każdy ma poglądy, każdy ma tożsamość. No tak. Ale to ja ci powiem o niebezpieczeństwie. Zawsze na tym wygrywają populiści. Moja znajoma, dużo młodsza, pojechała na naprawdę najbardziej oddaloną wieś, gdzie zapytała znajomej swojej babci, która nigdy nie interesowała się polityką, ona tam zaczęła z nią rozmawiać, o nic nie zapytała. I nagle ta znajoma babci, która nigdy nie interesowała się polityką, tak patrzy na nią i mówi, w tym mieście ty, tobie się podobała zielona granica? I ta dziewczyna nagle wstrząśnięta jest. Ona mówi... A ona akurat, bo jeszcze ta dziewczyna pracuje jako montażystka, więc rodzina babci i znajomi babci wiedzą, że ona ma coś z filmem wspólnego. Tobie się podobała może Zielona Granica? Ona akurat była na Zielonej Granicy i akurat jej się podobała. Nie z powodów ideologicznych, podobała jej się trochę jako film, trochę jej się nie podobała jako film, ale zaczęła tak szczerze mówić, podoba. Na to ta właśnie znajoma babci takim grobowym głosem powiedziała, ale to jest przecież antypolski film. I ona babci pyta, a czy widziała ten film, na co znajomej babci, a znajoma babci odpowiada, nie widziałam, ale czytałam. I wiesz, no to jest obecność emocji politycznej w życiu ludzi, którzy naprawdę mogliby się bez niej obejść. To jest ta totalna mobilizacja, o której niektórzy niemieccy teoretycy polityki, których nie lubię, mówili chętnie, której być nie powinno. Ja się boję totalnej mobilizacji politycznej, nawet po słusznej stronie. Ona jak się staje totalna, to strona nie zawsze zostaje słuszna. To jeszcze raz ci dziękuję, bo jeszcze raz to powtarzasz, to jeszcze raz słyszę i to... I to dobrze. Nawet powiem ci, że tak mnie po prostu uspokoiło. Słuchaj, jeszcze ostatni temat. I teraz tak, no, jeśli będziesz miał kłopot z odpowiedzią w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czyli w Resecie Obywatelskim związanym z firmą Arbitror Marcinem Celińskim i Tomkiem Piątkiem, to się nie przejmuję, bo to jest wolne medium. Ale Tomkiem pytanie jest... Ja lubię osobiście. No właśnie, pytanie moje jest właśnie, co się dzieje z dziełem, ja to tak nazwę, Tomka Piątka, z wielką robotą, którą zrobił, pokazując, ile rosyjskiej agentury jest w polskiej polityce w całości. Dlaczego po 15 października nie stał się autorem programu w telewizji? Czemu, jak się może czuć, profesor zapewne szanowany przez ciebie i przeze mnie Antoni Dudek,
w którego książce w ogóle nie pojawiła się postać niejakiego Wasina. Jak się może czuć, która moim zdaniem mocno zmienia całą historię Polski, skoro był rosyjskim agentem szkolonym na odcinku wpływania na liderów politycznych, żeby zmieniali kierunek kraju w stronę prorosyjskiego, co już przeprowadził w Finlandii. I dla widzów, mówię, którzy nie znają sprawy, Jarosław Kaczyński w bardzo sprytny sposób, naprawdę super sprytny, umieścił to w książce, która powstała tylko po to, żeby tę informację umieścić. Książka bez żadnej reklamy, gdzieś tam miała sobie zalegać, a on, żeby śmieszniej, o człowieku, z którym spotykał się bardzo często, zamiast Wasin powiedział Wasin, bo niby, że tak z angielskiego przeczytał sobie. I później, kiedy tam sprawa zaczęła wychodzić, to on mówi, no jak, to przecież jest, no i tak dalej. Nie? Jak się może czuć profesor Dudek, który w ogóle tej osoby nie umieścił w swojej bardzo grubej książce historii politycznej Polski 89-2005? I dlaczego po prostu nie chce, to samo dotyczy premiera, to samo dotyczy środowisk, które przejmują IPN, historyków platformerskich. Czemu tak jakby był, no właściwie jego pozycja, Tomka, jest taka, jaka była przed 15 października de facto. No. To ja nie lubię odpowiadać za osoby trzecie, więc odpowiem za siebie. Mi się to, co pisał, to, co szukał, to, co odkrywał Tomasz Piątek, mnie bardzo ciekawiło. Nie jestem fachowcem od służb, od sprawdzania materiałów. Pytałem różnych fachowców od służb, mówili, że jedne tropy są rewelacyjne, drugie tropy nie są potwierdzone. Natomiast nawet ci fachowcy, których pytałem o to, co robi Piątek, mówili, są tam tropy, którymi służby powinny iść, które służby być może badają, ale nie ujawniają i tak dalej. Moim zdaniem najlepszym morałem tego, co robił przez te lata Tomasz Piątek, byłoby zajęcie się niektórymi z tych tropów służb, przez służby, już nie będące służbami wymuszonej politycznej lojalności, wymuszonego podporządkowania politycznego wobec kręgu, który na okoliczność agentury Tomasz Piątek sprawdzał, i niekoniecznie nawet mogłaby to być bezpośrednia satysfakcja dla Tomasza Piątka, bo jeśli mu kiedyś jakiś tajny medal, tak jak się tajne medale w CIA daje osobom, o których nigdy nikt się nie dowie, może by mu ktoś kiedyś pod koniec życia wręczył, ale ja nie sądzę, żeby Tomek robił to dla medali, ale żeby ktoś te jego tropy realnie przepracował już w dyscyplinie służb, której no, Tomasz Piątek nie mógł po prostu mieć, bo on nie mógł sprawdzać tych źródeł, na przykład kontragenturalnie, gdyby ktoś tę jego pracę poprowadził. Moim zdaniem w dzisiejszym polskim państwie, w dzisiejszych polskich służbach ktoś tę pracę podjąć powinien. No ale właśnie tak jak mówiliśmy o tempie spraw, które się dzieją i które muszą się zadziać, przy całej sympatii do ministra Tomasza Siemoniaka, No, nie mogę powiedzieć, żeby to było takie najszybsze zmiany służb i poinformowanie społeczeństwa, co się teraz w nich dzieje i czym się będą zajmować i jakie przestępstwa popełnili dotychczasowi. Znaczy, to jest żart oczywiście, bo nic z tego się nie ale prokuratura zaczęła się zmieniać. Sądy akurat nie musiały się zmieniać, bo tam ciągle ta wojna domowa już w środowisku sędziowskim, bo ono już było bardzo głęboko spenetrowane, to były tysiące neosędziów, a w niektórych instytucjach zadbano o tym, żeby to była większość neosędziów, ale tam ciągle ta walka trwała i są sądy, które rozpatrywałyby sensownie takie wnioski, ale prokuratura była prawie wyczyszczona do kości i teraz przywrócanie tych wszystkich prokuratorów, ściąganie ich do tych właśnie... To trwa. Jakiejś głębokiej tej, to musi trwać. To się zaczęło, to się. I trwa. Dla mnie zaczęło się i tak szybciej niż. A o służbach? O służbach nic nie wiem. Żeby nie, tak ale było. To jest jeden z tych elementów. No przepraszam, no, gdzie się przeprowadzi śledztwo, nawet jak służby złożą taki wniosek, je się przeprowadzi w prokuraturze i to trafi do sądu, być może do oddziałów niejawnych i do na posiedzenia niejawne, ale to musi bezpiecznie trafić w miejsca, które się tym realnie zajmą. W ciągu już pierwszego czy
półtora miesiąca istnienia prokuratury pod nowymi rządami. Ciągle jeszcze niektóre prokuratury wchodziły sprawdzać dokumenty na nieprawność przejęcia mediów publicznych do gabinetu ministra Sienkiewicza, który z kolei w państwowych, pisowskich mediach, przepraszam, już wtedy nie państwowych, był nazywany konsekwentnie pułkownikiem Sienkiewiczem. To prokuratura sprawdzała pułkownika Sienkiewicza, a ciągle umarzano jeszcze śledztwa w sprawach naprawdę grubych przekrętów pisowskich czy suwerennej Polski. Więc to musi trwać. W służbach to jeszcze w dodatku zmiany personalne na najwyższych szczeblach zaszły. Zmiany personalne na niższych szczeblach podejrzewam, że będą zachodzić w innym rytmie, również dlatego, że część tych ludzi przetrwała nawet czasy pisowskie i część tych ludzi musi tam nadal zostać. To musi być ciągłość. Jak będziemy czyścili do zera służby za każdą zmianą władzy partyjnej, nawet tak dramatyczną, jak zmiany pomiędzy PiS-em a antypisem, bo to nie jest zwykła zmiana, tu się całkowicie zgadzam, no ale jak każda taka zmiana doprowadzi do destrukcji, do zera, do porucznika, do każdego szeregowego agenta służb, no to nie będzie polskiego państwa, nie będzie deep state'u, który dla mnie jest ważną wartością, a nie jest... A jednak tak będzie się działo, także... Także wiesz, na koniec powiem ci taką rzecz, którą dowiedziałem się na temat służby właśnie, że to, że komisja do spraw Pegasusa nie ma tych danych, co dla mnie jest po prostu porażką, totalną porażką. Powinni powiedzieć, pani przewodnicząca powinna powiedzieć, na razie przez 2 miesiące nie robimy, aż nie dostaniemy dokumentów. Koniec, kropka. Dokładnie tak. A tu z tego, co moje nasłuchy polityczne mówią, to wręcz przeciwnie. Zróbcie jak najszybciej raport, a prawdziwe przecieki, to my się tym będziemy zajmowali w przeciekach do mediów, my się tym będziemy zajmowali na własnych konferencjach prasowych, ministerialnych, bądź nawet premierowskich. No, moim zdaniem trochę komisje sejmowe zostały oddane na stracenie. One na mają stracenie. Być elementem tego ogólnego chaosu, natomiast chaosu. Prawdziwe rozliczenia to pan Roman będzie. No więc bardzo szkoda, że ten chaos jest wprowadzany. Ale właśnie jak powiedziałem, dowiedziałem się po prostu służby i to jest a propos tego, co mówisz, że nie wyczyszczone do kości, tylko właśnie już pomieszane, po prostu umówiły się, że nie dadzą tego, że po prostu będą do kości. Natomiast prostu... to, o czym my tu mówimy, to nie wymaga czyszczenia do kości służb, co byłoby moim zdaniem szkodą dla państwa, ale to dowodzi decyzji politycznych. Moim zdaniem decyzja o zmarnowaniu komisji sejmowych, szczególnie Pegasusa, jest decyzją błędną. No zgadzamy się. Ale to jest decyzja polityczna. Ona nie wymaga zniszczenia służb i zbudowania ich od zera. No to zgadzamy się. W niektórych rzeczach zgadzaliśmy się, w niektórych nie i tak na tym chyba powinna polegać rozmowa. Dziękuję ci bardzo, Czarku. Dziękuję również za zaproszenie i dziękuję. Zapraszamy do Polski, staraliśmy się jakoś odnowić tutaj, żeby oddychać. Już za tydzień. Dobra. I pozdrowienia dla żony oraz kota. Dziękuję, a dla kotów bardzo szczególnie i dla słuchaczy i widzów. Naszych. A, no właśnie, jeszcze widzowie i słuchacze. Profesjonalistów, dziękuję. Nie tylko koty. Także widzowie i słuchacze, dziękuję. Pozdrawiam, dobranoc. Reset Obywatelski.